No hej wam wszystkim ludziska, zaprawdę witam was bardzo serdecznie z tej strony, Jamci to jest, czyli Grzechu 40. A gdzie was witam? A no rzecz jasna, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję całkiem ciekawy i udany materiał serii Zagrajmy w Empire Total War. Spotykamy się w takich czcigodnych okolicznościach przyrody, matki, ziemi i ogólnie mojego peceta. Z tego co zapewne pamiętacie, ostatnio całkiem nieźle sobie radziłem, znaczy nieźle, powiedzmy sobie szczerze, rozegrałem kilka dupobitewek, a te bardziej ambitne, no to raczej niestety nie kończyły się takim zwycięstwem ze łzami w oczach. Mam tutaj na myśli bezpośrednio te okolice. No wygrałem, odparłem nieprzyjaciela teoretycznie dobrze, teoretycznie spoko, ale w praktyce pamiętacie jak to wyglądało, że ja straciłem tyle samo oddziałów co i mój przeciwnik, więc iście pyrrusowe zwycięstwo. Mimo wszystko jednak pomyślałem, że tych generałów cofnę do miast, bo na papierze mieli stanowić dla mnie jakąś zaporę dla wroga, taki pierwszy przyczółek mojego państwa na północy, ale to jest głupie, to nie niesie z sobą żadnej logiki działania, dlatego że dwóch generałów i tak nie byłoby żadną przeszkodą dla Prusaka. To mnie kusi, żeby tutaj nagle na Zagrze pójść, na Chorwację, jakie by to było miodne, no ale... No nie mogę, po prostu fizycznie nie mogę. Teoretycznie mam armię, ja bym tymi wojskami spokojnie mógł Zagrzeb zdobyć. Tylko po co mi to, skoro wiem, że w tym momencie Sarajewo mi się zbuntuje. A Sarajewo będzie się jeszcze buntowało przez kolejne 6 tur. No to jest takie dosyć smutne. Od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy, powiem wam szczerze, zrobiłem jedną znamienną rzecz. Mianowicie sprzedałem wszystkie moje technologie militarne jednemu konkretnemu krajowi, bo żaden inny już nie chciał, nic nowego nie opracowałem. Natomiast wszystkie technologie militarne, jakie tylko posiadałem, sprzedałem Polakom za 2000 rubli. Ktoś się powiedział, no nie opłacało się, to nie było opłacalne, to było głupie, zły interes. Może nawet przytaknę, ale wiecie, ja patrzę długodystansowo, ja patrzę na dalekosiężne rezultaty, bo teoretycznie zyskałem niewiele, ale w praktyce mój sprzymierzeniec zyskał bardzo dużo. Bardzo dużo technologii, i to militarnych, jak i innych. A wiecie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Polacy walczą, partycypują w mojej wojnie ze Szwecją, w mojej wojnie z Prusami, która tak naprawdę na początku była ich wojną, więc tutaj można powiedzieć, że to ja partycypuję. No ale wiecie, to się wszystko przekłada, taki przekładaniec po papraniec, więc po prostu, jeżeli będę wspomagał moich przyjaciół, którzy walczą z moimi wrogami, no to tak jakbym po prostu działał na niekorzyść moich wrogów. Taka moja logika myślenia i mam nadzieję, że nie jest ona głupia. Raczej chyba nie. A w co zainwestowałem ten kapitał? No, w trzy rzeczy. Pierwsze dwie niespecjalnie mnie urządzają, bo to będzie tylko związane ze wzrostem kosztów utrzymania mojego państwa w przyszłości. Mianowicie jeden oddział, taki najbardziej dupowaty, najtańszy oddział, jak to tylko możliwe, strzelców miejskich wykreowałem sobie tutaj, w Czerkasku. Drugi oddział wykreuję sobie w Tarkach, w Czeczenii i Dagestanie. Dlaczego? Nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że muszę. No tutaj te miasta się buntują, więc jeżeli wojska nie wprowadzę, no to po prostu stracę regiony. A teoretycznie stracę sporo hajsu na werbunek i utrzymanie tych kompletnie niepotrzebnych mi wojsk. No ale w praktyce to jest prewencja. Tak, ja po prostu przeciwdziałam. Działam z wyprzedzeniem. Mniejszym kosztem dla mnie będzie wykreowanie takich dwóch oddziałów i ich utrzymanie, niż potem odbijanie i palenie na nowo tych obszarów świata, które mogłyby się ewentualnie zbuntować, prawda? Więc myślę, że to takie głupie nie jest. I resztę kapitału zainwestowałem sobie w Damaszek, w którym odbudowałem po prostu wszystko, co było spalone i zniszczone. Mam nadzieję, że on mi się nie zbuntuje. W ogóle Damaszek wyłączyłem z opodatkowania. Mam nadzieję, że się nie zbuntuje, zobaczymy. Niewielką armię tam na razie wprowadziłem, więc wszystko jest możliwe. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No i po raz kolejny, no kurczę, ja bym chętnie od razu po zdobyciu Damaszku szedł na południe, na Jeruzalem, na święte miasto Jerozolimy, ale nie ma takiej możliwości, bo Damaszek mi się znowu zbuntuje. No i to taka robota jest. Strasznie wkurzający, deprawujący, na tym poziomie trudności są te bunty, dlatego że no 5 tur, to jeszcze rozumiem, ale jak ja zdobywam nowe miasto, to ono jest gotowe mi się buntować przez 12 kolejnych tur. No patrzcie, zdobyłem to miasto, 13 tur się będzie buntować. No to jest takie zdeczko ciężkie, bo jak macie przez 13 tur trzymać potężną armię w mieście, no to was po prostu uderza, tak? To uderza wasze możliwości militarne, no niestety. Dobra, mniejsza. Aha, jeżeli chodzi o sam Damaszek, bo też wam nie pokazałem na ostatnim materiale, co ja tutaj w ogóle mam. W gruncie rzeczy pustynia syryjska, więc na pustyni to nie jest specjalnie wiele się dzieje.
Ale, tutaj mamy zakłady, zobaczcie, jakieś produkcyjne. Bawełny, o super, bomba sprawa. Tutaj mamy od razu warsztaty tekstylne. Prawdopodobnie Aleppo, dobrze mówię? No, że mi to jeszcze napisać. Tak, jest Aleppo, no wiedziałem. Aleppo to było jedno z najpotężniejszych miast i najlepiej ufortyfikowanych miast wschodu w tych antycznych okresach, więc dziwiłbym się, gdyby nagle Aleppo nie było na mapie świata w Total Warze. Tak więc stąd przewidywałem, że musi to być ta mieścinka. Co tu jeszcze mam? Porty, głównie kupieckie, no ale ja z tego i tak dochodów nie czerpię, niestety. Może bardziej by się opłacało to zmienić na rybackie, ale nie stać mnie na to. I co jeszcze? Zasadniczo tyle. Nie, przepraszam, tu mam jeszcze Cypr jest mój. Zobaczcie, Cypr jest mój. Tutaj po raz kolejny porty i kopalnie, co ciekawe. Mamy tutaj kopalnię żelaza. To spoko, to się przyda. Zawsze jakiś dochód do mojej kieszeni wpadnie z tego. Dobra. No to co? Czy jeszcze coś mogę zrobić w tej turze? A, jeszcze za ostatni. Chociaż nie, bo tutaj też wcześniej werbowałem. Tutaj zwerbowałem dwa, znaczy werbuję dwa takie oddziały. Nie wiem, czy to też po części za ten kapitał od Polaków, czy nie, już nie ogarniam, ale dwa oddziały, tutaj mam trzy, łącznie jest 5, 6, 7, 8, 9. 9 oddziałów, to już armia zaczyna jakkolwiek wyglądać. Teoretycznie Szwedzi nie mają na granicy jakichś monstrualnych sił, chociaż no tu jeszcze, jeszcze na morzu sterczą jak te penisy, no kurde. Jakby to wszystko połączyć, to i tak im wyjdzie armia na cały pasek, więc to się tak wydaje, że nie mają, a jednak mają. Taka prawda. Tu jeszcze mają potężną armię, tylko że u Polaków siedzą. No, Polacy też pomagają. Natomiast u Szwedów ja się czego boję? Boję się głównie tego, że tam gdzieś na północy mają te swoje armie na kilka pasków, nie wiem, na 5 pasków i jak zaczną je ruchać w moim kierunku i dojdą, no to będzie koniec. Jest to możliwe, jest to możliwe. No, nie oszukujmy się, bo już kiedyś takie armie mi pokazali, a od tamtego czasu nie mieli raczej wojny z nikim, więc no te armie tam muszą być. A ja takim armiom nie będę się w stanie przeciwstawić fizycznie. Dobra, tutaj mamy armię pruską. 15 konnych. Armia niedobitków w znacznej mierze, ale i tak muszę na nich uważać, bo mogą mi bardzo krwi napsuć. Sam to rozegram. Dziobne herbatki, wasze zdrowie. No i znowu musimy walczyć w mrozach północy. Taki to mój kraj. Dumna Rosja carska, no co tu wiele mówić. Raz na pustyni, raz w klimacie umiarkowanym, raz w mrozach syberyjskich. Chociaż tym razem to akurat nie jest Syberia, jestem bardzo blisko gór. I to myślę, że głównie jest tym spowodowane, zresztą też tak troszeczkę jakby pod północ, może nie centralnie na północy, ale gdzieś tam w tych rejonach. Nie mam żadnej koncepcji, jak uderzyć na mojego nieprzyjaciela. Mam przewagę liczebną, więc myślę, że głównie na tym będę budował swój potencjał militarny w owej bitwie. Może to zaowocuje czymś dobrym, może złym. Jeden oddział celem wzmocnienia środka. Jak zwykle konnica na flanki, no bo wiadomo, gdzie ma być. Konnicy mam 5 oddziałów. Nie. Tak, 5 oddziałów. Kurde. A bo jeszcze działa mam. Czekaj. Znaczy no, jeżeli chodzi o działa, to są przestarzałe działa, one wiele nie zrobią, ale jak mam, to użyjemy, no wiadomo. Zawsze może coś. Dobra, ustawimy je w tym miejscu. I tutaj to będzie oddział odwodu celem obrony dział. Tak bym to widział. I teraz tak. Ten jest taki bardziej jakby pełen oddział, więc te dwa oddziały ustawię na jedną flankę. To i tak jest niedużo tej konnicy, bo to są niedobitkowie. No ale co zrobić? Muszę po prostu uderzyć na tą armię pruską, no bo w momencie, kiedy Polacy ich pobili, oni teraz są w odwodzie, wycofują się, no to to jest właśnie ten moment, kiedy są osłabieni, kiedy mogę im jakkolwiek zagrozić. Wcześniej to prawdopodobnie była taka armia, że nic bym im nie zrobił, prawda? Więc trzeba korzystać. O, to ich wojska rzeczywiście to są takie niedobitki w gruncie rzeczy. Czy dam radę strzelić tam? Macie przestrzał. Powinniście mieć. Dobra, to niech moje działa walą do ich konnicy. W konnicy zawsze łatwo trafić. Niech moja piechota, czy grupa armii środek, po prostu zbliża się piechotę, rypie na flankę. Chociaż nie, konica niech na razie przystanie tutaj. Ja nie chcę w ogóle być na tej stronie mapy, bo tutaj ich działa mają piękny przestrzał po tej stronie tych zabudowań. A z drugiej strony to już tak dobrze nie będą mieli, tak więc tak bym to widział.
Mam nadzieję, że tak to będzie, ale panowie! Nie, 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 nie! 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 Co się podziało? Co się stanęło? Co się? Jeden! Dobra, jeden padł, jeden pagip. Dwóch. No to tam się wpisze w straty. Dobra. Dwóch to jeszcze nie jest źle, jeszcze nie będę płakał. Bałem mi się, że wiecie, że nagle mi dupną w taki sposób. Co oni w budynki strzelają? W budynki strzelają! Psia jucha! Psia jego mać! Niech se strzelają! Tylko właśnie te ich działa, to ja bym chętnie unieszkodliwił moją kawalerią. Mam taki fetysz i bardzo bym był z niego rad. Gdyby się udało. No bo ich działa, to mi walą po tej piechocie, no jednak. Fajnie by ich było unieszkodliwić, tylko nie bardzo mam możliwość, no. Kurde, walą mi to, dobrze walą. Celny ostrzał prowadzą. Ja też im kogoś zabiłem, ale to tylko dwóch. Oni znacznie więcej. Dobra, nie wiem, walcie do nich. Ich konica uderza na moją. Co ty godosz? Synek, co ty godosz, chłopie? Ty zdurniał, czy jak? Co ty robisz, człowieku? Człeczyno, cóże ty czynisz? Dobra, moja piechota, uwaga. Zaraz, stop. Bo to też tak nie do końca z tą piechotą będzie. Bo wy ogólnie macie się ustawić, tak? No tak, mniej więcej, wiadomo. No kurde, no tej piechoty to mam naprawdę sporo. Ale to wy się macie ustawić sami. Natomiast ci panowie atakować tych. I te trzy oddziały atakować nie jeden ich. Mam przewagę liczebną. Na niej muszę polegać. Dobra. Czy coś jeszcze? Tak, coś jeszcze, bo ta piechota to ja bym chciał, żeby ona biegła. Bez was, panowie. No i dobra. Bitwę gram na bank. Kwestia tego, jakie będą wielkie moje straty, prawda? Mam nadzieję, że no... Nie tak wielkie. Co? Na taki dystans nie są specjalnie... owocne w ostrzale, no ale... Czy ja wam mówiłem, że macie biec? Bo wydaje mi się, że mówiłem, a jakoś tak widzę, że wszyscy mi olali i w dupie mnie mają. W dupie mają, frędzlem trzymają i tyle w temacie. I na mnie srają. Dobra, niech te działa po prostu staną, bo teraz to jeszcze w swoich trafię, tyle z tego bydzie. Okej, okay, jeden oddział ich konicy wyeliminowałem. O kurde, zapomniałem, czekaj, czekaj, ja muszę jak najszybciej dobiec do ich działa, bo przecież to teraz kartacze poszły w ruch. Wiecie co? Że to było zaszachować najszybciej jak to tylko możliwe. Tutaj muszę ich ładnie oskrzydlić. Dobra. Im dłużej zwlekam, tym bardziej cierpię, powiem sobie szczerze. Chociaż i tak ich działa spudłowały, bo moje wojska akurat były w zagłębieniu delikatnym i to zaowocowało czymś znamiennym. Dobra. Wplątałem się w walkę, więc ich oddziały już nie powinny strzelać. Tylko czekaj, źle się podziała. Czemu tak się źle podziało? Panowie, zrobimy inaczej. Wy to się rozstawcie, ale w ten sposób. I to błagam na litość boską biegusiem. No tam już nasi giną. Nasi! Nasi tu są! Dobra, konnica spełniła swoje zadanie. Działa nie strzelają. To teraz tak. Konica się proszę wycofać. Będziecie flankować. Tak jest. W szczególności generał. Wy... Dajcie do walki wręcz. A zresztą... Sam nie wiem jak to ogarnąć. Nie mam pomysłu. Dobra, kontynuując ciekawostki ludziska. Ostatnio zacząłem wam ględzić o czymś takim jak obligacje wojenne. I o tym jak Francja była... Mieliście nie strzelać. Do kogo ja mówię? Jak Francja była zadłużonym krajem w przededniu Wielkiej Rewolucji. Bo to jest całkiem ciekawe. Niewielu ludzi byłoby sobie w stanie to wyobrazić, jak zadłużony może być kraj. A jednak może, jednak się da. Dobra panowie, do walki wręcz na tych. Moja konnica, ruszyć tu z tą dupę. Będziecie flankować, ale już. Ale już, ale Janusz. Wy strzelacie, super robicie. Ale bielutko, aż oczy bolą. No mocno nasi pozrywali, niestety. No nie jest takie fajne. I
wiecie co, idźcie do ataku po prostu, bo ten wasz ostrzał też taki nie mrawy. Chociaż te trzy oddziały to mogłyby po prostu walić do ich konnicy, póki ona stoi. A te dwa oddziały przejść do ataku tutaj wręcz. Moja konnica ruszać tłustą dupę! Ja powiedziałem! Ja powiedziałem! Nie była to najlepiej poprowadzona batalia, no ale... Jak poprowadziłem, tak poprowadziłem. Jak umiałem, tak zrobiłem. Kurde! Ile razy mam powtarzać? Przecież już tyle razy wam mówiłem nie strzelać! Czemu mnie nikt nie słucha w tej armii, no? Przepraszam bardzo, co ja tu, frytki podaję czy dowodzę? No, goddammit! Potraficie przyprawić człowieka osiemiznę na głowie. Dobra, zamknąłem ich w kocioł bitewny, teraz tylko dożynki mi zostały. Bardzo dobrze, bo to pozwoli jeszcze dodatkowo zminimalizować moje straty, które myślę, że będą znacznie większe niż zakładałem, niż chciałem i niż planowałem, niestety. Ty, bić ich, bić! No, przebiegli sobie jakby nigdy nic, o co chodzi? Dobra, rżnąć panowie! No i tak, ludziska, przed rewolucją francuską, tylko jasne, że kontynuuj, chyba kpisz, że mogłoby być inaczej. Konnica niech dożyna tych, co są daleko. No, jednak armii się dostało pod upalu, no niestety. No niestety. Ale co zrobić? Przed wielką rewolucją francuską Francja brała udział w kilku potężnych konfliktach zbrojnych. No dwa takie najpotężniejsze to przede wszystkim była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, która teoretycznie mogłoby się wydawać, że z Francją nie miała nic wspólnego, co tam Francuzi skoczą, że Francja brała udział w owym konflikcie, no bo powiem sobie szczerze, raczej się w tym rzeczywiście o tym nie mówi, prawda? Mnie w każdym razie w szkole o tym nie uczono. Uczono, że tam po prostu się Brytyjczycy prali z Amerykanami, tyle w temacie. A prawda była kompletnie odmienna, dlatego że tam się prało pół Europy. W gruncie rzeczy o wpływy i o to, kto będzie hegemonem w samej Europie. No bo w tym momencie albo wspieraliśmy, albo osłabialiśmy. A gdzie wy biegniecie? Myście się chyba po prostu schlali, panowie. Bo praliśmy się albo za, albo przeciwko koloniom najpotężniejszego hegemona Europy, czyli Brytyjczyków, prawda? Koloniom brytyjskim. Gdyby Wielka Brytania utraciła Stany Zjednoczone, tak jak zresztą się stało, no to w tym momencie byłoby to dla nich potężnym ciosem w krocze. Aj, w potencjalnym odwiecznym wrogom brytyjskim mogłoby się to bardzo spodobać. Minimalne zwycięstwo, no... No... Pokaż to. Naprawdę? To była porażka. No sorry, Very, ale tego to ja bym zwycięstwem nie nazwał. Kompletna poracha. Straciłem więcej ludzi od nich. Ja pierdzielę. Kpicie sobie ze mnie. Dobra, czekaj, ja muszę teraz szybko stan tej armii restaurować, bo jak tego szybko nie zrobię, to tutaj już kolejna armia pruska stoi. Jak nie będę miał przeciwwagi, to mi po prostu zjedzą. Przesrane. Totalnie powalone. No dwa oddziały sobie chociaż tutaj dowerbuję. Trzy oddziały, dobra. Cztery oddziały, no to jakoś to wygląda. No ale kurde, naprawdę, straszne. Ja wiem, że w tej bitwie źle dowodziłem. Ja wiem, że to była moja wina, ale no kurde, mimo wszystko. Myślałem, że przewagą liczebną swoje zrobię. Okazało się, że nie. Dobra, czy ja w tej turze jeszcze chcę cokolwiek zrobić? Przede wszystkim idą na mnie Szwedzi. Znaczy nie idą, ale będą szli. To jest kwestia czasu, więc... A, tutaj już się poruchałem. No tak, panowie się poruchali. To będzie chyba tyle, nie? Czy nie? Czy nie? 3000 teraz będę zarabiał. Dwa regiony mam totalnie wyłączone z opodatkowania. A 5 mi się ma smaki buntować. 4 zasadniczo teraz. Wcześniej było 5. No co ja zrobię, no? Jest jak jest. Dobra, jedyne co obecnie mogę zrobić, to po prostu kliknąć klawisz kolejnej tury i zobaczyć, co się tutaj będzie od Janie Pawlało. Ja bym bardzo chciał, bardzo bym chciał na Chorwację iść, tylko no nie ma jak. To się zaraz wszystko zbuntuje, dziadostwo. Zresztą kiedyś już wyszedłem, to od razu armia rewolucyjna się pojawiła. W końcu tutaj walczyłem przez tyle czasu, więc sobie strzelę w kolano w ten sposób. Chyba, żeby z Sofii ktoś mógł wyjść. No ale to znowu widzicie, no tutaj Stambuł jest. Jak coś przylezie ze Stambułu, no to nie będzie fajnie. Ewentualnie mógłbym zrobić coś innego. Zjednoczyć armię. Kurde, to można coś pokombinować.
bo w Sofii są spore wojska. Czy oni się tutaj mają smaki buntować? No, niestety tak. Przez 7 kolejnych tur. Jakie to jest przesrane, jak mnie to boli w ogóle. Że oni się cały czas chcą buntować. 7 tur to jest tak potwornie dużo czasu. Dobra, klikaj. No bitwa niestety dla mnie była hańbą. Jawna hańba. Straciłem więcej niż oni, no wiecie co? Ja wiem, no mieli dobrze usytuowane działa i te działa też swoje zrobiły na dystans, no ale kurde. O, już lezą dziady, już. Była jedna tura spokoju, już przylazło dziadostwo. Giademet, a ja nie mam za bardzo sił, które mogą się przeciwstawić. Dlatego, że wszystko posłałem. Szwedzi się jednoczą. Ale Polacy też tu mają jakieś armie, nie jest tak fatalnie. Tutaj coś spierdacza z Damaszku. No i dobrze, to już nie są wasze ziemie. Jak mi się udało Ankarę zdobyć, to by było coś. To jest potężny region, bardzo dostatni. I dałby mi dystans do wroga. No i lezie wszystko, no niestety się zjednoczyło i lezie. A to tylko jedna armia, w przyszłości będzie tego więcej. Goddammit. Było się tego spodziewać, no co tu wiele mówić. Dobra, no ja na nich będę czekał, tak? No co tu wiele... perorować. Ale ogólnie bywało lepiej, dziabne herbatki z tego wszystkiego. Najazd wroga. No tak, jasne. Wy byście tam już się chcieli najeżdżać. Ziomek, co ty mówisz, że masz czerwoną wskazówkę? No właśnie. Tak, mógłbym iść na Święty Most, gdzie już kiedyś miałem w planach się bronić, ale czy ja się tam będę chciał bronić? No nie bardzo, oni mają tę artylerię. Więc mnie to tak niespecjalnie leży, żeby się na moście bronić. Mnie po prostu wystrzelali jak kaczki. Ale pomyślimy o tym, może jednak tak zrobię. Zdobyto podwładnych strajk robotników, no bo czemuż by nie? Wiadomo. Ale... dało się gorzej, te nastroje nie są aż tak fatalne. Znaczy są fatalne, powiedzmy sobie szczerze, no ale zawsze mogło być gorzej, to chcę powiedzieć. Dobra. A, i tak się buntujecie, no to spoko. Co to? Zamieszki! Jasne, buntować się proszę. Całe szczęście uratowałem się tym jednym oddziałem. Ten jeden oddział zwerbowany w Czerkasku spowodował, że już tam strajków nie będzie. No Bagdad... to już w ogóle po prostu, aż mi się odechciewa, jak na niego patrzę. Na razie jeszcze nie mogę dziadów opodatkować. Nie zdę tym. Ale chociaż się już nie buntują, zawsze coś. Kolejny strajk, pewnie buntujcie się wszyscy, ale śmiesznie. I to wszystko jest ten opór przeciwko nowym członkom rządu. Że was ludziska posłuchałem, w tym temacie to ja nie wiem. Niech mnie gęś kopnie, po co ja was słuchałem. Weźcie mi poradzili? Tak, Grzechu, tak! Zmieniaj członków rządu, no... jasne, tak. No spoko, dzięki. I pół kraju mi się buntuje. O, gentleman. A to akurat spoko. To akurat fajnie. Tylko, że on ma piekielnie daleko do uniwersytetu najbliższego. Znaczy co, no najbliższy to ma bezpośrednio tutaj, w Gruzji. I tutaj będę zmierzał, tylko że i tak mu to zajmie 4 tury. Więc troszeczkę mu to zajmie. Dobra, co tam jeszcze? Pierwszy tom klawesynu dobrze temperowanego. Bacha. No dobra. Szpoko. Luzik. Okej, co teraz robimy? Czy ja mogę opodatkować Damaszek? I don't think so. No nie bardzo. Czy ja mogę... A, właśnie, ja tutaj muszę na północy coś wykreować, jakieś siły. Koniecznie. Tylko co? Dobre pytanie. Tylko co? Idą na mnie swoją armią. 1, 2, 3, 4, 5 oddziałów strzelających. Nie licząc dział, rzecz jasna. 5 oddziałów strzelających. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teoretycznie... widzicie, teoretycznie jakąś przewagę mam. Gdybym się ustawił na moście, może by mi to dało przewagę.
Tylko nie wiem, co z tymi ich działami. Czy oni na mnie bezpośrednio ruszą, czy po prostu sobie będą strzelać jak do kaczki, bo będą wiedzieli, że jak ja stoję za rzeką, a oni na mnie mają na przestrzale dział, to wtedy nic im nie zrobię. To jest ten problem. Ja dział w ogóle nie posiadam na północy. Ich nie wykreuję, bo są piekielnie drogie. Przynajmniej na razie ich nie wykreuję. Wykreowałbym natomiast jeden oddział konnicy, jeden oddział piechoty liniowej. Czy tą armię... Ja się muszę nad tym poważnie zastanowić, czy tą armię pchać na północ, na tą przeprawę. Tu można było wreszcie jakkolwiek w gospodarkę zainwestować, bo tego nie robiłem już od 400 milionów lat. Więc nie zaszkodziłoby w każdym razie. Armię mam żadną, a oni mają świetną. Taka to śmiechostka. No proszę, ktoś by się spodziewał. No nie najlepiej i najszczęśliwiej. Oni tą armią przyjdą do mojego miasta. To jest więcej niż pewne. Czekajcie, bo wy tu na razie jesteście w miarę spokojni. Jeżeli ja bym chciał troszeczkę oddziałów stąd wymarszować, to co wtedy? Jeszcze spokojnie. A jeszcze jeden oddział też walący na dystans. Jeszcze w miarę spokojnie. A jeszcze jeden. Na przykład generała. Ty, jeszcze spokojnie. Wyście są chorzy, nie buntujecie się, o co chodzi? Normalnie zachorowali. No dobra, no. Nie będę płakał. Dobra, w takim razie te oddziały ja proszę zaraz do Belgradu. Belgrad ma teraz piekielnie trudną sytuację. Tam jest dużo generałów, ale co z tego, skoro to nie są oddziały? To nie będzie mogło walczyć, no. Stąd też, no, niespecjalnie jestem w stanie cokolwiek tam przeflankować. Nawet nie jestem do końca pewien, gdzie ta ich armia pójdzie. Czy czasem nie na Sofię, bo to by było lekko zamiatające. Ten oddział mógłbym połączyć. I te trzy oddziały bym wysłał tam. Mam nadzieję, że wróg na Sofię nie pójdzie, że nie będzie w stanie dojść w jedną turę na Sofię. Bo jeżeli będzie w stanie, no to... To słabo. Bo tego nie przewidywałem. Ale to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, już mam tutaj taką armię. Gdybym jeszcze pozbierał resztę tych wojsk z miast okolicznych, to miałbym spokojnie wojsko na cały pasek. Tylko no nie jestem w stanie ze względu na te ciągłe bunty. Dobra, co jeszcze chcę zrobić? W Moskwie werbuję, tak? No chyba werbuję. Ostatnio na... Tak jest. Dobrze. Bo mógłbym jeszcze zacząć werbować cokolwiek w Damaszku, żeby iść dalej. Aha, nie mogę. No to nevermind. Ja bym miał smaka na tą Jerozolimę, tylko że wtedy jak pójdę, to Damaszek mi się zbuntuje. To mnie boli. Bo tu się na razie nie buntujecie, tak? Mógłbym jeden oddział stąd chyba zabrać. Nic się złego nie stanie, nie rozniesiecie mnie na batogach, prawda? Dobrze mówię, czy źle? Aż oczywiście, że źle. No to dziękuję bardzo. Tu się jeszcze pali, co się pali? Nie stać mi nawet na odbudowę. A idź pan. A, bo to... Wszystko się pali! Łe, no to super, ekstra, lubię, fajnie. Dwa 700?! Wy jesteście normalni?! Za 2700 to ja co? Taką całą armię jestem w stanie zrewitalizować za 2700. Przecież to jest jakiś chory w ogóle kapitał. 2700! To ja nawet na jeden rok tyle w całym kraju nie zarobię. Nie jestem w stanie miasta odbudować. No jakiś bullshit totalny, no. Co za ludzie? Co za naród? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co wy macie w głowach. Mości panowie. Ja naprawdę nie wiem. I wolę nie pytać chyba, wiecie? Dobra, czy jakiś oddział mogę tutaj coś tam tego smegę, coś tam mogę nawet, no. Dobra. Rób, masz mój wstydu oszczędź. No to, chociaż nie, bo tą 2700 to i tam nie stać. Dobra, w takim razie... kluczowa sprawa, co ja robię na północy? Czy chcę tą armię wysłać na przeprawę, bronić przeprawy jako strategicznego obszaru, czy może trzymać ją w Moskwie? W Moskwie miałbym tą przewagę, że tutaj mam mieszczan, ale mimo wszystko jest. Mimo wszystko jest, że oni sobie ustawią swoją armię po swojej stronie rzeki, zaczną walić tymi działami i w ogóle nie będą czuli tego obowiązku, żeby przejść na moją stronę rzeki. Bo jeżeli tak by było, no to raczej by coś.
ja chcę sprawdzić, za ile będą nowe technologie, bo nowe technologie to jest handel technologiami, a handel technologiami to jest zysk. Dwie technologie opracuję praktycznie w kolejnej turze. Aha. To fajnie. Cały czas mnie niepokoi Belgrad, bo tutaj ja nie mam armii. To nie jest armia. To, na co teraz patrzycie, to nie jest armia. To są niedobitki. To jest ten problem. No co? To są oddziały po 7, po 9, no. A oni tu mogą mieć, wiecie, full metal jacket po prostu. Nie wiadomo, co oni tam mają. 5 oddziałów piechoty liniowej. Jeżeli to są pełne oddziały, to spokojnie będą mi w stanie zdobyć Belgrad. Jeżeli to są pełne oddziały. Nie wiem, czy tak jest. Ale ja tam już nic nie jestem w stanie wysłać, no. Z Sofii może jeszcze coś, no ale to nie bardzo. No co, 18 chłopa tam wyślę? To są wszystko dupo wojska po prostu, ja już tu nie mam wojsk. Dobra, wyślę jeszcze tego pana. Ty się marnujesz, stary, jak ty się marnujesz, to ja ci go dom. Tylko, no możesz już uderzyć tam. No bo oni tam też mają wielkie armie, no i taka robota jest, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oddziałów. No dobra, raz kozie śmieć, przecież tak nie mogę stać, jak ten penis, się przyglądać. Armią trzeba działać. Wojsko nieużyte jest wojskiem zmarnowanym. Tak wam powiem. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem i właśnie tak wam powiem. Czy ja was mogę teraz zaatakować? Czy ja bym was chciał teraz atakować? Tak, należy sformułować to pytanie. Być może tak, ale to z pewnością na kolejnym materiale. Na razie się z wami pożegnam. No i mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych klipach filmowych w przyszłości na tymże kanale. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zalajkować. No i tyle. Cześć ludziska, hej.